Cześć, jesteśmy w Madrycie. Przyjechaliśmy tutaj na weekend, głównie po to, żeby spełnić moje marzenie i zobaczyć mecz Realu na stadionie Bernabeu. Co się dzisiaj stanie, jak dobrze pójdzie? Ale oprócz tego zwiedzimy miasto i pokażemy Wam, co warto zobaczyć w Madrycie. Także zapraszamy. Zapraszamy. W piątek po południu nie czuliśmy się za dobrze, więc postanowiliśmy, że jedyne co zrobimy tego dnia, to pojedziemy zwiedzić stadion Realu Madryt, czyli Santiago Bernabeu. Muzeum Realu Madryt składa się z kilku podłużnych sal wypełnionych pucharami, a także krótką historią klubu. Można również wyjść na trybuny i podziwiać panoramę stadionu. Standardowy bilet wejściowy kosztuje 28 euro w kasie na miejscu, a 25 euro jeśli kupicie online na stronie internetowej. Dodatkowo można zrobić sobie zdjęcie z pucharem Ligi Mistrzów. Koszt takiego zdjęcia to 19 euro za większy format i 15 euro za mniejszy. Na końcu wycieczki czeka duży sklep z gadżetami Realu Madryt, w którym kupiliśmy koszulkę na nadchodzący mecz. W grudniu 2023 roku stadion Santiago Bernabeu był jeszcze w przebudowie. Jej koniec planowany jest na styczeń 2024 roku. Znajdujemy się na Puerto del Sol, czyli najważniejszym placu Madrytu. W XV wieku była to jednak brama wjazdowa do miasta, od wschodniej jego strony, stąd nazwa Puerta del Sol, czyli Brama Słońca. Na placu znajduje się pomnik Karola III, który widać za mną, oraz statua niedźwiedzia wspinającego się na drzewo truskawkowe, które jest symbolem miasta Madryt. Na placu znajduje się też neon Tio Pepe, jedna z najstarszych reklam w Madrycie, wpisany do rejestru zabytków. Jest tutaj również budynek Urzędu Pocztowego, gdzie znajduje się Rada Autonomicznej Prowincji Madrytu. Na placu Puerta del Sol znajduje się również tzw. kilometr zerowy, czyli miejsce, od którego liczone są wszystkie odległości dróg wychodzących z Madrytu do innych miast Hiszpanii. U Puerta del Sol odbywają się również manifestacje i demonstracje. Właśnie jedna będzie się chyba tutaj zaczynać, ale nie wiemy, o co chodzi. Wydaje się, że ludzie noszą flagi z symbolem Autonomicznej Rady Prowincji Madryt. Znajdujemy się na Plaza Mayor, czyli również jednym z najważniejszych placów w Madrycie. W średniowieczu było to zwykłe targowisko, nazywane Plaza de Arrabal i była to tak naprawdę wtedy dzielnica biedy. Dopiero w 1561 roku Filip II postanowił przenieść stolicę do Madrytu i stworzyć takie centralne miejsce na bazie istniejącego targowiska. I użył do tego właśnie tego placu, które teraz jest nazywane Plaza Mayor. Plac otaczają trzypiętrowe budynki z 243 balkonami umieszczonymi od strony placu. Jedynym zachowanym elementem oryginalnego projektu jest Casa de la Corniceria, która w momencie powstania była siedzibą gildii piekarzy. Przeznaczeniem placu miało być organizowanie publicznych uroczystości i świąt. W związku z tym Plaza de Mayor było świadkiem wielu ważnych wydarzeń, takich jak koronacje królów, celebrowanie uroczystości, wystawianie sztuk teatralnych, odbywały się tu również korridy, a nawet egzekucje skazańców. Pierwszą uroczystością była celebracja ku czci świętego Izydora, patrona miasta, która odbyła się w 1620 roku. Do najważniejszych obiektów na placu należą wspomniana już Casa de la Carniceria oraz pomnik Filipa III. Na Plaza Mayor, tak jak na większości placów w Madrycie, w grudniu odbywają się jarmarki świąteczne. Na jarmarki przyjeżdża mnóstwo turystów, przez co większość z nich była mocno zatłoczona. Przed nami Targ San Miguel, czyli podobno miejsce, w którym można spróbować przysmaków z całej Hiszpanii. Bardzo jest polecane na spróbowanie różnych tapasów, no i ogólnie na zjedzenie ciekawych rzeczy pochodzenia hiszpańskiego.
przed świątynią Catedral de Almudena, czyli po polsku świątynią Matki Bożej Almudena, najważniejszą świątynią rzymskokatolicką w Madrycie. Budowę świątyni planowano już od XVI wieku, ale zaczęli budowę dopiero w XIX wieku, a ukończyli ją dopiero w 1993 roku. Została ona poświęcona przez Jana Pawła II 15 czerwca 1993 roku, a jego pomnik znajduje się na terenie katedry. Katedra została zbudowana w stylu neoklasycznym, głównie ze względu na sąsiadujący z nią Pałac Królewski. Wnętrze katedry jest urządzone w stylu neogotyckim, zaś krypta w stylu neoromańskim. 22 maja 2004 roku w katedrze tej brali ślub Filip VI Bourbon, książę Austrii, i Letizia Ortiz Roca Solano. Pałac Królewski w Madrycie, który został zbudowany w XVIII wieku przez Filipa V Bourbona. Pałac Królewski jest oficjalną siedzibą króla Hiszpanii. Ma 2800 pomieszczeń, z czego część jest udostępniona do zwiedzania dla turystów. Pierwszym mieszkańcem pałacu został w 1764 roku król Karol III Hiszpański. Pałac usytuowany na wysokim brzegu rzeki Manzanares został umiejscowiony wokół wewnętrznego kwadratowego dziedzińca. Kopuła widoczna powyżej północnej elewacji przykrywa królewską kaplicę. Budynek został zaprojektowany w stylu baroku, a wnętrza i otoczenie są utrzymane w stylu rokoko i klasycystycznym. W pałacu można było robić zdjęcia i kręcić filmy tylko w dwóch pierwszych pomieszczeniach, dlatego prezentuję Wam tylko takie krótkie urywki. Właśnie skończyliśmy zwiedzanie Pałacu Królewskiego. Mi się bardzo podobało. Było bardzo bogato, dużo przepychu, złota i zdobień. Ja lubię takie klimaty, więc polecam. Wejściówka kosztowała 12 euro. Z boku pałacu płynęła wspomniana wcześniej rzeka Manzanares i można było podziwiać widok na Casa de Campo, czyli największy park w Madrycie. Jesteśmy na Plaza de Oriente, które leży w historycznym centrum Madrytu. Plaza de Oriente został zbudowany w 1844 roku przez króla Filipa I. I generalnie powstał on poprzez wyburzenie istniejących tutaj średniowiecznych budynków. Zrównano je z ziemią, żeby zbudować tutaj plac taki z ogrodem, z pomnikami, taki reprezentacyjny. Jesteśmy na Plaza de España, czyli jednym z najbardziej reprezentacyjnych i znanych placów w Madrycie, który również stanowi zwieńczenie ulicy Gran Vía, czyli tej wielkiej handlowej z życiem nocnym i najbardziej znanej ulicy Madrytu. Plaza de España otaczają dwa najbardziej charakterystyczne budynki, oba to wieżowce. Pierwszym z nich jest Edificio España z 1948 roku, a drugi to Torre de Madrid z 1957 roku. Oba budynki w momencie swojej budowy były najwyższymi budynkami w Madrycie. Na Plaza de España znajduje się również pomnik Miguela Cervantesa, czyli autora Don Quixota. Znajduje się tutaj również pomnik samego Don Quixota i Sancho Panza. Obecny wygląd plac uzyskał w połowie XX wieku za dyktatury generała Franco. Monumentalna zabudowa miała być dowodem faktu, że Hiszpania jest częścią nowoczesnego świata. A w grudniu na Plaza de España znajduje się mały jarmark świąteczny i lodowisko. Za mną widzicie świątynię Debod, czyli starożytną świątynię egipską, która została podarowana Hiszpanii przez Egipt za pomoc rządu hiszpańskiego w uratowaniu świątyń w Nubii. Świątynia pierwotnie została wzniesiona w Egipcie w okolicach Asuanu
ale w latach 60. XX wieku w związku z budową tamy na Nilu w okolicach Asuanu wiele egipskich zabytków zostało zagrożonych zalaniem i wtedy rząd egipski postanowił w ramach wdzięczności Hiszpanii przekazać tą świątynię tutaj do Madrytu, żeby uratować ją przed zalaniem. Świątynia jest poświęcona egipskim bogom Amonowi i Izydzie. Ma 2200 lat. Została z Egiptu przeniesiona do Madrytu i odrestaurowana w tutejszym parku, który nazywa się Parque de la Montaña. Prawdopodobnie dlatego, że znajduje się na wzgórzu. W środku świątyni nie można robić zdjęć ani kręcić filmów. Wstęp jest darmowy, ale świątynia jest nieczynna do zwiedzania w poniedziałki. Idziemy na mecz Real Madrid-Granada. Jesteśmy trochę spóźnieni, właśnie szukamy swojego sektoru i swoich miejsc. Także do zobaczenia na meczu. Jesteśmy już po meczu, Real wygrał 2-0. Sam mecz nie był specjalnie ciekawy, ale meczowy experience bardzo, bardzo fajny. Także powtórzymy go na El Clasico i polecamy wszystkim. Teraz jakoś musimy wrócić do hotelu. Następnego dnia zaczęliśmy zwiedzanie od Las Ventas, czyli głównej areny Corridy w Madrycie. Dzisiaj zwiedzanie zaczynamy od Plaza de Toros de Las Ventas, czyli największej areny do korridy w Hiszpanii. Była budowana między 1922 a 1929 rokiem. A pierwsza walka byków odbyła się tu w 1931 roku. Arena jest zbudowana w stylu maurytańskim, czyli jest zbudowana z czerwonej cegły z wykończeniami z ceramicznych kafelków. W centralnej części budowli znajduje się arena o średnicy 60 metrów, wokół której rozmieszczone są miejsca dla widzów, których zmieści się tutaj 23 800. Niestety w zimę arena jest miejscem wydarzeń kulturalnych, a na jej środku ustawiony jest szpecący widok na miód. Jeżeli widać za mną, to znajduje się tam budowla Puerta de Alcalá, czyli budowla z 1778 roku, która znajduje się tuż przy wejściu do parku Retiro i w niedalekiej odległości od Muzeum Prado. Brama ta znajduje się na Placu Niepodległości, a jej nazwa pochodzi od drogi, jaką należało niegdyś obrać, by dostać się do miejscowości Alcalá de Henares. Puerta de Alcalá była niegdyś wschodnią bramą miasta. Znajdujemy się na Plaza de Cibeles, czyli placu, na którego środku znajduje się fontanna z wizerunkiem bogini Cybele. Fontanna była budowana za czasów króla Karola III w latach od 1777 do 1782. Fontanna nazywa się Fuente de Cibeles i uchodzi za wizytówkę miasta. Przy Plaza de Cibeles swoją siedzibę ma również Bank Hiszpanii, zaś naprzeciwko banku znajduje się barokowy pałac wybudowany w 1873 roku Palacio de Linares, mieszczący instytucje związane z Ameryką Łacińską. Przy Placu Cibeles znajduje się również Palacio de Cibeles, czyli taki fajny pałac, który widać za mną. Jest w nim też dużo wystaw, obrazów, sztuki, jest duża kolejka, więc można zwiedzać środki.
Palacio de Comunicaciones to gmach Poczty Głównej wybudowany w 1909 roku przez Antonio Palaciosa. Od 2007 roku budynek jest siedzibą władz miejskich i burmistrza Madrytu. Idziemy teraz do Muzeum Prado, ale prawdopodobnie nie da się w środku nagrywać, więc nie obiecuję, że cokolwiek będziemy w środku Wam pokazywać. Muzeum Prado jest jednym z najważniejszych i najliczniej odwiedzanych muzeów sztuki na świecie. Zostało utworzone w 1819 roku przez króla Ferdynanda VII. Aktualnie w Prado znajduje się ponad 35 tysięcy eksponatów. Wyszliśmy już z Muzeum Prado. Całkiem nam się podobało, jest dużo obrazów. Najwięcej jest Goi, jest Caravaggio, jest Rubens, troszkę Boscha. Bilety kosztują 15 euro. Kolejka nie jest znowu taka duża do wejścia, więc ogólnie chyba polecamy. Polecamy, zdecydowanie warto. Spacerujemy teraz po parku Retiro, które sąsiaduje z Muzeum Prado i zajmuje 120 hektarów. W 1868 roku, za czasów panowania Izabeli II, park stał się własnością publiczną i został udostępniony dla wszystkich obywateli. Przed nami Pałac Velázqueza, o którym na razie jeszcze nie wiem nic, poza tym, że się nazywa Pałac Velázqueza. A jak się dowiem, to dogram voiceovera. Pałac Velázqueza to wybudowany w latach 1881-1883 odrestaurowany budynek w stylu neoklasycznym, mieszczący czasowe wystawy sztuki współczesnej. Znajdujemy się teraz nad prostokątnym stawem w centrum parku Retiro, do którego symbolicznie prowadzą wszystkie drogi w parku, a nad jego brzegiem znajduje się półkolista kolumnada z pomnikiem Alfonsa XII, który to pomnik jest tutaj od 1922 roku. Z tawu rozciągają się szerokie aleje o charakterystycznych nazwach nawiązujących do nazw krajów w Ameryce Południowej: Paseo de Argentina, Paseo de Paraguay itd., itd. Jedna z tych dróg, która wiedzie do stawu, jest nazywana Paseo de las Estatuas. Jest to aleja, przy której stoją XVIII-wieczne figury władców Hiszpanii, pierwotnie przeznaczone na dekoracje fasady Pałacu Królewskiego w Madrycie. Najcenniejszym okazem w ogrodzie Retiro jest cyprysnik meksykański, który został tu posadzony w 1633 roku, a jest nazywany potocznie drzewem Montezumy i jest uznawany za najstarsze drzewo w Madrycie. Niestety nie udało nam się go znaleźć, nie jest również oznaczony na Google Maps, więc tylko tyle, że wyczytałem o nim w internecie i wiem, że jest. Ale jak komuś się uda, to bardzo polecamy go poszukać. Za mną widzicie Estación de Atocha, czyli największy dworzec kolejowy w Madrycie. Pierwszy budynek dworca w tym miejscu został postawiony w 1851 roku i była to pierwsza stacja kolejowa w Madrycie, ale nie była to jeszcze ta dokładnie, nie był to jeszcze ten dokładnie budynek. Budowa tego budynku rozpoczęła się w 1888 roku i trwała 4 lata, a jej architektem był Alberto de Palacio, który był współpracownikiem Gustava Eiffla. Dworzec ten jest uważany za arcydzieło XIX-wiecznej architektury kolejowej. To na tym dworcu 11 marca 2004 roku miał miejsce atak terrorystyczny, w którym zginęło 191 osób, a 2050 zostało rannych. W starej części dworca znajduje się ogród botaniczny. Niestety, jak zwykle, mamy takie szczęście, że nie da się wejść do środka w tym momencie. Na
koniec naszej wycieczki przyszliśmy na spacer do Casa de Campo, czyli największego parku w Madrycie. Ma on aż 1700 hektarów powierzchni. Na tym wielkim terenie znajdują się takie atrakcje jak Wielki Park Rozrywki oraz Zoo. W przeszłości tereny tego parku były terenami łowieckimi należącymi do króla. Można się tutaj dostać albo piechotą, to jest po drugiej stronie rzeki, jeżeli się idzie od Pałacu Królewskiego, albo zjechać tutaj kolejką linową, chociaż z tego co patrzyłem w Google Maps w tej chwili twierdzi, że kolejka jest nieczynna, ale nie wiemy czy to prawda, bo nie byliśmy przy niej w tym momencie. W parku jest bardzo mało ludzi, ale na takiej powierzchni 1700 hektarów to jest raczej normalne, że nie ma dużych skupisk. Pamiętajmy też, że jest w tym momencie poniedziałek, więc ludzie są raczej w pracy, a turystów tutaj za dużo nie widać. Doszliśmy do punktu widokowego, przy którym idzie trasa kolejki linowej, ale wydaje się, że rzeczywiście Google mówił prawdę, kolejka nie kursuje w tym momencie. Nie wiem, czy to jest na stałe, czy chwilowo, ale nic się tutaj nie dzieje, żadne wagony nie jeżdżą. Był stąd piękny widok na Pałac Królewski i katedrę, którą odwiedzaliśmy wcześniej. Jeżeli widać coś w okręce pod słońce, to właśnie tu jest widok na ten park rozrywki, a bliżej pasące się owieczki. Kolejka linowa idzie tutaj, jeszcze tam dalej, 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 dalej. O, gdzieś tam. Ale co się dalej z nią dzieje, to nie wiem. I to już koniec naszej wycieczki weekendowej po Madrycie. Mamy nadzieję, że atrakcje, które Wam pokazaliśmy, się podobały. Oczywiście zachęcamy do dania łapki w górę, zostawienia komentarza i zasubskrybowania kanału. I widzimy się w jakiejś kolejnej podróży. Cześć! Cześć!